Witamy serdecznie wszystkich czołgistów w kolejnym odcinku serwera testowego. W zasadzie już w środę mamy wersję 1.0 normalnie na serwerze europejskim, ale tak do środy chciałbym jeszcze Wam pokazać te mapy, bo przypominam, zostały one wszystkie odbudowane od zera na nowym silniku gry World of Tanks, czyli największa zmiana w grze World of Tanks. Już w środę będziecie mogli sobie pojeździć po naprawdę bardzo zmienionych mapach. Dzisiaj, w tym odcinku zobaczycie Dębinę. Wraz z Judytą sobie po niej pojeździmy. Cześć, Judytko. Cześć. No. Ty, coś ci tam gra w tle. Ty masz na pusztu tank? Nie. A czy na guzik? A nie! To u mnie w uszach. Gra. Bo no. Taka country muzyka. No. Rozpoczęła Dębinę. Słuchajcie, no w każdym bądź razie Dębina, jak widzicie na minimapie, wygląda tak samo. Czyli cóż, miasto, czyli twarde czołgi ciężkie, twarde TD-ki tam wędrowały głównie. Strona ta taka, dolny prawy róg, tam zazwyczaj medy, czasami szybkie czołgi ciężkie i lighty oraz TD-ki, czołgi z obniżanym, z umiejętnością gry na wieżę, właśnie tam czuły się jak ryby w wodzie. No a środek, wiadomo, lighty. Dwie miejscówki też kampiących TD-ków były. Ale na początku może właśnie przejadę się na... No i słuchajcie, Dębina, czyli tutaj musimy mieć dęby. Zaraz poszukamy tych dębów. Wiesz, jak dąb wygląda? Mhm. Ja już tu widzę pierwszy dąb chyba. Czekaj. Ja też widzę. Jestem chyba przy dębie. Tu na górce jest, gdzie lajty czasami... Czekaj, spróbuję przewrócić. Raczej nie kampią, dęba. Tylko... Czekaj. Dęba czy dąba? Dąb. Dupa. Dęba. Dąb. Słuchajcie, no... Wizualnie widzicie, no co się dzieje. No ta mapa jest o wiele piękniejsza, o wiele piękniejsza. Tak naprawdę kolejna mapa... na której się rodzicie i, znaczy rodzicie, no zostaniecie wgrani w tą mapę i nie będziecie widzieli, o co chodzi, co to za mapa. Kolejny dąb. Jak widać, dęby można kłaść dębem. Dobra. Przejdziemy się teraz do miasta, zobaczmy to miasteczko, czy coś się tutaj pozmieniało. I słuchajcie, ja tylko tak wjadę tutaj, bo tutaj, jak widzicie, to miasto takie dla lightów, gdzie tu lighty podjeżdżały, albo szybkie medy, jest to budownictwo zmienione. Kolorystyka budynków jest to pozmieniane. Jest to pozmieniane, naprawdę. A jeżeli chodzi tutaj, te budynki, gdzie czołgi ciężkie atakowały. W ogóle ja wam powiem, że dałem trochę dupy, bo już Judyta mi to mówiła, że mogłem te odcinki o mapach robić w inny sposób, pokazując od razu też, porównując od razu też właśnie starą z nową mapą. A no ale no trudno już, tak to zrobiłem od początku, to po prostu popatrzcie sobie, jak Dębina wygląda. No i słuchajcie, kolorystycznie to miasto wygląda podobnie, ten budynek jest taki jakiś wyższy. Dobra, tak się przejedziemy, tylko po tej mapie nie będziemy tutaj nic kombinować. Chociaż zaraz wam pokażę, ale nie gadaj, że to palmy. W Dębinie też są palmy? Nie, ja muszę porozmawiać z jakimś techno... czymś tam, no naukowcem od roślin. Czy mogą palmy... Chyba, że sobie tak zasadzili tu dla jaj te palmy, nie? Dobra, no i miasteczko jak miasteczko, czyli po prostu tu będzie normalna miasteczkowa mordownia jak do tej pory. Tak to się prezentuje, bardzo ładnie, bardzo ładnie. Miasteczko jest podobnie zrobione, nic się nie zmieniło. No ale ładniej, po prostu jest... Jedynie jest to, teren. Jest to ładnie. Czekaj, zajrzę teraz na miejscówkę drugą dla TD-ków od strony właśnie czerwonego kapa. No i tu też... Tam masz dąb na środku. I też jest dąb, czyli dęby... Dęby są tu wszędzie. Dobra, to teraz jeszcze zobaczę na kapa. Za chwilę pokażemy to, co się tu głównie zmieniło na tej mapie i ta zmiana będzie solidna, szczególnie dla lightów. No i dla kampiących TD-ków również, bo będą mieć lepsze świecenie.
tutaj kap, no wiadomo, tutaj torowisko, torowisko, czyli dworzec kolejowy. Słuchaj, ten dworzec jest bardzo podobny do dworca na z innej mapy. Pamiętasz, jak próbowaliśmy na streamie wjeżdżać tam? Mhm. Zrobili kopiuj i wklej po prostu dworce. Nie chciało się im projektować. A słuchaj, mi się wydaje, że go powiększyli. Czyli to, nie? Tutaj z tyłu. Mhm. Olafek tam buczy. No, bawi się autami. Aha. Kakałko mu zrobiłaś? No, pojedzony. Dobra. Okej, okay, to słuchajcie, teraz ja wam pokażę coś innego, chodź. Ty zapewne to już też widziałaś, ale główna zmiana na tej mapie, oczywiście oprócz wyglądu, który jest zdecydowanie zmieniony, to jest właśnie to. Tutaj przez to bagno środkowe nie było takiej drogi. Zobaczcie, tu jest droga na skrót. No, no. I na przykład taki lajcik sobie może tutaj w krzakach postać i świecić sporo, może dalej podjechać, może wręcz... jeżeli się mu uda gdzieś stanąć w krzakach. O, tu jest fajne miejsce. No, gdzieś tu, no i jeżeli z drugiej strony light nie podjedzie, to patrzcie się, on ma większość mapy przy spocie, oczywiście z dołu, więc głównie, no nie będzie na pewno miasta spotował. No i tu, tam nie wjeżdżaj raczej, bo utoniesz. O, tu jest fajne miejsce. Takie do oglądania. W ogóle ładnie to się prezentuje. No, do tego, nie? Do wykrywania. Aha, do wykrywania. Tylko, że te drzewo niechcąco rzuciłem. Ja. Ale jak to... Ale zobaczcie, jak to jak co, to w razie czego się schowiesz jakoś tam. Jak to ładnie wygląda. Ja sobie muszę zrobić tu zdjęcie print screenem. Print screen, myk, myk. Kurde, jakie ładnie. A ja zapomniałam sobie grafikę zmienić na lepszą. No trudno. Mam na razie tektury. No bo mnie pospieszyłeś. No, bo skoki. Nie zdążyłam zrobić. Stok walczy. A tam skoki. Czekaj. Aha, i tu dalej można jeszcze przejechać. Myk, myk, myk. I jak widzicie, całe to bagno można przejechać dróżką. Czegoś takiego nie było. I to naprawdę pozmienia właśnie w spotowaniu na tej mapie. Chodźmy zobaczyć teraz tą drugą stronę, tak zwaną. Medownie. Ale tu ładnie jest zrobione. Ładnie, ładnie. Te dęby... Bo jest za nim ładniejsza mapa. No, ta mapa naprawdę się super zmieniła. Super. No i cóż. Taka lepsza dębina niż do tej pory. Tu oczywiście... Czekaj, a tego domu nie było. Fajnie, bo można się tu schować. No właśnie. Nie rozwala... Nie rozwala się. Nie rozwala się. No. Ale koło jest ten budynek dla służb, garaż. Garaż już jest rozwalarny. Dobra. Rozwala się? Ja. No i cóż, tu mamy jakieś tam, nie wiem co to. I tu się zaczyna to torowisko. Myk, myk. A czekaj, chodź do samego tyłu jeszcze. Tam też były... Też potem można było się skampić, na przykład jak się zbliżały już wrogie pojazdy, nie? No ja nigdy nie kampię, więc nie wiem. TDK-ami czy coś potem... Tu raczej artami. No nie zmieniło się. No na pewno kapkę, nie? Te domki na przykład... Patrz jaki malutki rozwalają domek. Się. Patrz jaki malutki domek. Mieszkałabyś w takim? To jest domek? Ja, no to ma komin. Ale nie, on już jest całkiem rozwalony. No i jak go dotknę, to wybuchnie chyba. No. Ale ładnie, ładnie. No w ogóle mi się to bardzo podoba. Nie wiem, rozwieszone pranie, a budynki opuszczone. Nie wiem, kto te pranie rozwieszał. Dobra, ja jadę teraz na medownię. Słuchajcie, no takie tylko krótkie przejazdy po mapach robię. Ja wiem, że to... nie jest to, co byście chcieli zobaczyć, porównanie, ale spokojnie, o mapach jeszcze będzie druga seria. Jak już wejdzie serwer 1.0, jak już... Ty, tu się chyba nie da przejechać. Czekaj. A nie, da się, dobra. Da się, tylko jest błoto. No, 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 no. W prawo się popatrz, jak no! Ja.
tak to powiększyło wizualnie tą mapę, bo te granice są pod wodą. Oczywiście woda tu była do tej pory. Ukształtowanie terenu jest bardzo, bardzo podobne, ale no wszystko wygląda piękniej. Jeszcze te ptaszki śpiewają. Patrzcie, tu można... Ciekawe, czy można tam jechać dalej. Ale patrzcie. Patrz, jak pięknie. Dobra, ale nie jedziemy, bo jeszcze się utopisz. Chyba, że za chwilę, na koniec... No w zasadzie, słuchaj, to w zasadzie koniec i spróbujemy na koniec jeszcze przejechać właśnie tą wodą, Kaido jedziemy, ale jeszcze tu zobaczę, no naprawdę ta dębina jest piękna, tam kolejne dęby, super, super. Naprawdę ta mapa teraz jest o wiele piękniejsza. Dobra, to spróbujemy na koniec przejechać i jak się utopimy, bo się utopimy na 100%, no po prostu zakończymy odcinek. Dobra, to ją przejeżdżam. Tam się no zaczyniesz. Nie da się. Nie da się. Nie da się. Dobra. Jeszcze zobaczymy Kajudyta. Ale to już wszystko. Ty, jaka buła wody się robi. Yeah. No, jak ubot. No. Dobra, wszystko. Dębina piękna. Dziękuję za uwagę. Trzymajcie się. Do zobaczenia.